każdą partię Salomea Koszelnicka. Może dlatego nigdy nie poniosła klęski w żadnej ze swoich przeszło 80 partii. Całkiem na odwrót uratowała, jak wiadomo, po ciężkiej klęsce operę Madame Butterfly, Ciocio San, Giacomo Puccini'ego, za co on osobiście był jej głęboko wdzięczny. I te nuty, o których mówiłam w poprzednim słowie, podarował jej partyturę swej opery z własnoręcznym podpisem. Najlepszej Butterfly. W jaki sposób potrafiła wykonywać operę przecież przeróżnych stylów, tradycji narodowych epok? Otóż właśnie było to dla niej procesem wcale nie intuicyjnym, że ma piękny głos, że nauczy się na pamięć partii i potem tak spontanicznie na scenie będzie interpretować tą partię. Nie. Zawsze najpierw zasiadała do studiowania literatury, ażeby zgłębić epokę, tradycję narodową. I właściwie najpierw musiała ułożyć sobie obraz naukowy tej opery. Potem szła do profesora, z którym ćwiczyła dykcję w tym języku. Potem bardzo głęboko musiała przemyśleć charakter tej bohaterki, stworzyć jej portret psychologiczny. I tylko potem pozwoliła sobie wystąpić na scenie. I tak wszystkie 80 partii. Nic dziwnego, że na przykład nie tylko Ciocio San, ale również Salome Ryszarda Straussa była chyba jedną z nielicznych śpiewaczek, która nie tylko śpiewała tą partię, lecz również tańczyła ten słynny taniec siedmiu narzut, który zawsze, nawet do dnia dzisiejszego, zawsze tańczy jakaś profesjonalna tancerka. Ona nie pozwoliła nikomu. I bardzo interesującą recenzję zostawił Antoni Segietyński, przecież jeden z najbardziej surowych i takich ostrych krytyków warszawskich, kiedy napisał, że pani Kruszelnicka śpiewa Halkę nie jako łzawą i prostą dziewczynę, która biernie poddaje się swojemu losu. Nie, to jest kobieta pełna godności, wartości osobistych i tak głębokich uczuć, że woli zginąć, ale nie poddać się. I właśnie te różne partie operowe jakąś niewielką cząsteczkę dzisiaj przybliżymy sobie. Jako pierwsza wystąpi pani Paulina Bielarczyk z arią Porgy Amore z opery Wolfganga Amadeusza.